Gry, które w ostatnich latach próbowały zaatakować mniej więcej ten sam segment rynku co GTA, trudno zliczyć. Jedne bezczelnie kopiowały produkcję Rockstara, inne próbowały dodać coś od siebie, jednak zaistnieć udało się niewielu. W tym materiale zajmiemy się grą, która także miała rzucić GTA wyzwanie, ale mimo 5 lat w produkcji i wydanych 60 milionach dolarów, nigdy nie trafiła na rynek. Zacznijmy jednak od początku. W marcu 2004 roku na rynek trafiło The Suffering. Krwawy, brutalny akcyjniak wyprodukowany przez studio Surreal. Nie był to może wielki hit, ale gra na tyle dobra, że zwróciła uwagę Midway. Uznanego wydawcy, który jednak najlepsze lata miał już za sobą. Midway wykupiło ekipę Surreal i zleciło jej produkcję trzecioosobowego sandboxa inspirowanego mocno serią GTA. This is Vegas. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy zobaczyłem screeny z This is Vegas, a było to w roku 2008, kiedy gra została oficjalnie zapowiedziana, zrobiły na mnie duże wrażenie. Wizualnie wyglądało to naprawdę imponująco, w dużej mierze dzięki nowiutkiemu wówczas silnikowi Unreal Engine 3. Niestety twórcom wybór tej właśnie technologii odbił się później czkawką, ponieważ był to silnik świeży, niedopracowany i o zgrozo nieprzystosowany do dużych gier z otwartym światem. W efekcie deweloperzy tracili kupę czasu na dostosowywanie narzędzi pracy do własnych potrzeb i wprowadzanie niezbędnych poprawek. This is Vegas można by opisać jako swego rodzaju miks GTA i Saints Row, choć trzeba pamiętać, że w czasie, gdy prace nad This is Vegas ruszały, Saints Row także znajdowało się jeszcze w produkcji. Nie można więc powiedzieć, że studio Surreal bezczelnie skopiowało pod tym względem konkurencję. W każdym razie This is Vegas także charakteryzowało się niezbyt poważnym tonem, przerysowanymi do granic absurdu postaciami i ogólnym charakterem rozgrywki nastawionym na dobrą zabawę. Pod tym względem miała to być zupełnie inna produkcja niż mroczne, brutalne i szarobure GTA 4, które trafiło na rynek w podobnym czasie. W rolę antagonisty w This is Vegas wcielił się niejaki Preston Boyer. Obrzydliwie bogaty biznesmen, który postawił sobie za cel przerobienie Las Vegas na typową, familijną miejscowość turystyczną. Taka wizja nie spodobała się głównemu bohaterowi, który właśnie przybył do miasta w celu zarobienia gigantycznych pieniędzy w kasynach, a następnie przepuszczenia ich na panienki, imprezy w luksusowych klubach, drogie samochody i posiadłości. Dlatego postanowił postawić się Boyerowi i zrobić wszystko, by Las Vegas zachowało dotychczasowy charakter. Brzmi to może naiwnie, ale wydaje się, że jak najbardziej na miejscu w kontekście tego typu produkcji. W grze miało się pojawić wiele nawiązań do powszechnie znanych osobistości, m.in. do Donalda Trumpa czy Arnolda Schwarzeneggera, a Saints Row udowodniło, że absurdalny, nierzadko mało wyszukany humor także ma swoich zwolenników. Na temat struktury samej kampanii fabularnej niestety nie wiemy zbyt wiele, ponieważ w materiałach promocyjnych deweloperzy skupili się przede wszystkim na aktywnościach pobocznych. A to sugeruje, że w This is Vegas aktywności poboczne miały być nieco mniej poboczne niż w konkurencyjnych produkcjach. Od samego początku podkreślano mocno 4 elementy: hazard, wyścigi, walkę i imprezy. A jako że mówimy o Las Vegas, czyli światowej stolicy hazardu, to zacznijmy właśnie od tego. Twórcy planowali oddać do dyspozycji gracza wiele w pełni funkcjonalnych kasyn, które miały być czymś więcej niż hubem służącym do aktywacji kilku prostych minigierek. Pozostali goście mieli przemieszczać się między stolikami i maszynami, korzystać z baru, dopingować swoich znajomych itd. Grać można było m.in. w pokera, blackjacka, ruletkę oraz klasycznego jednorękiego bandytę. Wszystkie te gierki miały stanowić rozbudowany i pełnowartościowy element rozgrywki, co na pierwszy rzut oka brzmi interesująco, ale nie wiem, czy wirtualny hazard to coś, przy czym chcieliby spędzać czas miłośnicy trzecioosobowych akcyjniaków. Jeżeli kogoś nie kręci poker w tak zwanym realu, to jego wirtualna wersja pozbawiona aspektu rywalizacji z innymi, żywymi ludźmi, tym bardziej go nie porwie. Choć twórcy szykowali jakieś sposoby na urozmaicenie zabawy, na przykład możliwość oszukiwania poprzez znaczenie kart, co wiązało się z ryzykiem wykrycia, a w efekcie wyrzucenia z kasyna na zbity pysk.
Przejdźmy do imprezowania. Nocne życie w This is Vegas także miało odgrywać bardzo istotną rolę. W klubach można było nawiązywać znajomości, czyli prawdopodobnie wyrywać panienki, pić alkohol, tańczyć, serwować drinki itd. Brzmi to nieźle, jednak wydaje mi się, że nie jest zbyt atrakcyjne, kiedy obserwujemy to na monitorze. Z dostępnych w sieci fragmentów rozgrywki wynika, że cały ten imprezowy segment This is Vegas składał się z kilku powtarzalnych minigierek. Taniec to po prostu sekwencja Quick Time Events. Serwowanie drinków przypomina coś, co dzisiaj widziałbym w niezbyt ambitnej produkcji mobilnej. Minigierka polegająca na wyłonieniu miss mokrego pod koszulkę. Oh yeah. Mogła być atrakcyjna dla 14-latków wchodzących w okres dojrzewania. Czy jest na sali ktoś, kto chciałby spędzić przy tego typu aktywnościach więcej niż 10 minut? Gdyby gra trafiła na rynek, pewnie bym je przetestował, ale wątpię, żeby potem przyszło mi do głowy, a chyba pojadę sobie do klubu poserwować drinki. Kolejnym głośno reklamowanym elementem This is Vegas miały być wyścigi, ale nie wiemy, jak wyglądały. Czy był to zwykły, prosty sposób na zarobienie dodatkowej gotówki, czy jakieś rozbudowane drabinki, lokalni mistrzowie itd. Niewiele więcej mogę powiedzieć o walce. Na zwiastunie i kiepskiej jakości gameplayach widać tylko tyle, że była równie przerysowana i komiksowa jak cała reszta gry. W studiu toczył się ponoć długi wewnętrzny spór o to, czy w grze powinna znaleźć się także broń palna. Część deweloperów uznała, że strzelanie i jakby nie patrzeć, mordowanie innych ludzi niespecjalnie będzie pasowało do komediowego tonu gry. Ostatecznie zwyciężyła jednak frakcja, która uznała, że nie będzie się to ze sobą gryzło i broń była w grze obecna. Prawdopodobnie w niezbyt krwawej formie. You don't know a single damn thing about this city, do you, sport? Zostawmy jednak sam projekt i przyjrzyjmy się bliżej okolicznościom, które spowodowały, że This is Vegas nigdy nie trafiło na rynek. Jak to się stało, że produkcję znajdującą się w tak zaawansowanym stadium, w którą wpompowano już kilkadziesiąt milionów dolarów, po prostu skasowano? Tak jak wspominałem wcześniej, gracze po raz pierwszy dowiedzieli się o istnieniu tego tytułu na początku 2008 roku. Od razu ogłoszono, że premiera odbędzie się kilka miesięcy później, więc wydawało się, że prace są na ukończeniu. W wakacje wydawca ogłosił jednak, że studio Surreal będzie potrzebowało trochę dodatkowego czasu, by dopracować wszystkie wymagające tego elementy. Nic niezwykłego w tej branży. Opóźnienia zdarzają się bardzo często, dlatego nikt nie przewidział nadciągającej katastrofy. W tym czasie firma Midway znajdowała się w fatalnej, stale pogarszającej się sytuacji finansowej. W latach 2005-2008 zanotowała straty w wysokości prawie 260 milionów dolarów i aby utrzymać się na powierzchni, zaciągała kolejne kredyty. Zarząd liczył na to, że projekty znajdujące się wówczas w produkcji, między innymi This is Vegas, odniosą komercyjny sukces i pozwolą firmie odbić się od dna. W 2008 roku rozpoczął się proces restrukturyzacji, co zaowocowało zamknięciem kilku mniej istotnych studiów deweloperskich. Ekipa Surreal co prawda przetrwała ten trudny okres, jednak sytuacja nie uległa poprawie i ostatecznie Midway musiało dać za wygraną. Firma ogłosiła bankructwo i została przejęta przez Warner Bros. Mogłoby się wydawać, że to dobra wiadomość dla This is Vegas, bo gra otrzyma wreszcie należyte wsparcie od stabilnego wydawcy, jednak komunikaty, które sporadycznie trafiały do mediów, były niezbyt optymistyczne i nierzadko sprzeczne. Najpierw pojawiła się wiadomość, że gra została anulowana, ale nieco później okazało się, że wręcz przeciwnie. Prace idą pełną parą, a Warner Bros. Chce wreszcie ukończyć ten rozgrzebany projekt. Na początku 2010 roku dowiedzieliśmy się jednak, że firma znacznie zredukowała etaty w należących do niej studiach deweloperskich, w tym w Surreal. Niby zły znak, ale 3 miesiące później zarejestrowano domenę internetową powiązaną właśnie z This is Vegas. Czyli jakby szykowali się na wzmożoną kampanię marketingową i rychłą premierę. Niestety były to ostatnie podrygi zarówno samej gry, jak i odpowiedzialnego za nią studia. Jeszcze w tym samym roku Surreal zostało oficjalnie zamknięte, a This is Vegas anulowano i wyrzucono do kosza. Czy byłaby to gra, która stanowiłaby realne zagrożenie dla GTA? Nie wydaje mi się. Ale nie przesadzajmy, nie każda gangsterska gra z otwartym światem musi być od razu pogromcą GTA. Mimo wszystko szkoda, że 5 lat intensywnej pracy i 60 milionów dolarów poszło całkowicie na marne. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.